Portal WWL24, najważniejsze wydarzenia powiatu wołomińskiego. Aurelia Sobczak, witam Państwa bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Uśmiecham się, dlatego że ze mną w studio pan Marcin Lizak, który zanim tutaj weszliśmy, powiedział do mnie: jestem twój. I szanowni Państwo, to jest pretekst do rozmowy, dlatego że jestem twój, jest to tytuł najnowszego singla, który niedawno miał swoją premierę, tak? Jest związany z szóstą najnowszą płytą. Tak, jest to Plateau, zespół Plateau, projekt Cohen, i dlatego ten tytuł singla, Jestem Twój, czyli po angielsku I'm Your Man. Mm-hmm. Bardzo mi się miło zrobiło, szanowni Państwo, zanim wchodziłam tutaj do studia. Spotykamy się w takim bardzo ważnym momencie dla zespołu, bo zespół obchodzi swoje 20-lecie. No to wygląda, nie wiadomo kiedy to upłynęło, tak. No i po raz jakby druga ważna sprawa to jest właśnie to, że teraz właśnie wydajemy, bo tej płyty jeszcze nie ma. W sklepach się ukaże w marcu, a Państwo mają ją, dlatego że my już mamy kilkanaście egzemplarzy. I my już wiemy, jak ta płyta wygląda. Mamy właśnie... Aha, i jeszcze jest w przedsprzedaży, ale tylko i wyłącznie u nas, w naszym sklepie. No i zaczęliśmy grać koncerty, projekt Cohen. Pierwszy koncert odbył się w Łodzi, w Teatrze Muzycznym. Był to ogromny koncert z pompą, piękny. Także tę płytę też jeszcze można zdobyć w jakiś sposób, idąc na nasz koncert. Ale to do marca, później będzie w sklepach, tak. WWL24 już ma tą płytę zdobytą. No dobrze, ale jeżeli mówimy o takim ważnym wydarzeniu jak 20-lecie, co nie jest proste, żeby na rynku utrzymać się muzycznym, w świecie kultury, żeby przetrwać 20 lat, nie jest rzeczą prostą. Wiadomo, że wymaga to, no... Wymaga to determinacji, powiedziałabym, przeogromnej, ale ja tutaj wrócę troszeczkę do początku, dlatego że to już jest szósta płyta, ale tak. Po drodze wydarzyło się jeszcze wiele wspaniałych i cudownych rzeczy. Ja bym powiedziała, że wasz zespół Plateau, zostałam poinstruowana, że koncert na przetrwał też dlatego, że bardzo się też zmienia i dostarcza dużo ciekawych wrażeń. Plateau, Płaskowyż, ale to także z psychologii nauka emocji, a seksuologii stan wiecznego podniecenia, takiej radości, powiedziałabym, twórczej. Tak. I chyba ta radość twórcza cały czas w was jest, prawda? Tak, tak, tak. Czyli to, co powiedziałaś, że ta trzecia definicja, to jest właśnie to. To jest nazwa naszego zespołu. Jak przetrwać 20 lat, no tak? No właśnie, na rynku. Trzeba mieć determinację. Z takimi sukcesami. To znaczy, trzeba mieć determinację, czyli trzeba wiedzieć, co w życiu chce się robić. Jeżeli chce się grać, no to będzie się przez całe życie grało. My mieliśmy to szczęście, że dobraliśmy się w jakiś taki sposób, że właśnie dążyliśmy. Też związek jest drugi, prawda? No tak, dążyliśmy i dalej dążymy. Mamy jakieś tam wspólne cele i to nas trzyma. No i... Nie zamierzamy, jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, nie nagraliśmy, mam nadzieję, że nie nagraliśmy jeszcze tej najlepszej płyty, że ta ciągle najlepsza jest jeszcze przed nami. A ja jeszcze z taką artystyczną i cygańską duszą chciałam zapytać o tą waszą podróż, bo to mnie zafascynowało i zafrapowało, że przez rok wozem cygańskim jeździliście po Polsce i tak. Potem powstała płyta. Powstała Ona płyta. Była inspiracją, czy to już były... Nie. Płyta powstała też jakby w trakcie też tej podróży. I podróżowaliśmy, czyli była to po prostu trasa koncertowa. No cóż, no przychodzą takie pomysły do głowy, staramy się być niekonwencjonalni i... No między innymi była to taka inspiracja Beatlesami, czyli powstał ten nasz taki koncept album, bo to był Mistrz Tupetu, jego Bezczelny Cyrk, tak to się nazywało. Wspaniały tytuł. Płyta prześmiewcza, a ponieważ Beatlesi też zrobili koncept album, czyli
Sgt. Pepper's Lonely Heart. No wiadomo, zespół, z którego warto czerpać, można czerpać całymi garściami. I postanowiliśmy zrobić coś takiego. No i wynikiem, taką konsekwencją były takie nasze stroje trochę cyrkowe, malowaliśmy właśnie, się wtedy. Tak, makijaż był bardzo mocno, to tak, taka bardzo cyrkowa kolorowa grupa. Tak, i stworzyliśmy taką trupę. Między innymi na przykład występowała z nami taka aktorka, która też się przebierała za klauna, wychodziła w różne tam interakcje z publicznością. No ludzie nie wiedzieli do końca, czy przyszli na koncert, czy też na jakiś happening. W którym to było roku? 2005? Nie. No, w każdym razie... Tak, to był 2006 rok, nawet, tak? Nawet chyba trochę później, 2007. Może to była jeszcze wtedy zbytnia ekstrawagancja. Myślę, że tak. To znaczy, myślę, że nie do końca wszyscy... Zrozumieli, o co tam chodzi. A tak, jeszcze wracając do tego właśnie koncept albumu, to koncepcją, bo taka jest myśl przewodnia, było jakby nakierowanie ludzi, pokazanie im mechanizmów, które występują w mediach. No tak. Czyli jest tam na przykład stary śpiewak, tak, który sam nie może ze sceny zejść. Oczywiście inspirowane to było realnymi postaciami. Była aktorka, która mogła zaśpiewać, mogła w filmie grać, mogła cokolwiek, zrobiła sobie nos. Taka teatralna sytuacja. Tak, i właśnie pod takim prześmiewczym, właśnie tym takim płaszczykiem, tymi tekstami właśnie kryły się te mechanizmy show biznesu. Tutaj ten mechanizm show biznesu i ta płyta, jak już sam powiedziałeś, taka prześmiewcza i może no, czasami trudna do przyjęcia. A potem płyta, która się wydarzyła, projekt Grechuta. Potem jeszcze była jedna płyta? Tak, była płyta nasza autorska, była krótka wiadomość tekstowa, też nawiązywała do tych naszych czasów, takich pędzących. Krótka wiadomość tekstowa, czyli SMS. Oczywiście z SMS-em nie ma to nic wspólnego, natomiast krótka wiadomość tekstowa już się nie pisze absolutnie długich elaboratów. Czy elaborat jest długi po prostu. Listów miłosnych się nie pisze. Krótkie, zwięzłe informacje są. Tak, szybko na temat musi się... Dużo rzeczy mamy do załatwienia. Tak. No i to była właśnie taka płyta o bieżących sprawach. A potem zmierzyliście się, bo nie będę ukrywała, że słowo zmierzyliście się jest użyte przeze mnie specjalnie, bo projekt Grechuta, no wiadomo nazwisko, artysty mówiące samo za siebie, zmierzenie się z jego repertuarem i z przyzwyczajeniem publiczności do pewnego rodzaju interpretacji też chyba nie było łatwe i ryzykowne, powiedziałabym. Tak, my byliśmy wtedy już, bo projekt Grechuta w 2011 roku, więc po tylu latach myślę, że na każdy zespół przychodzi taka pora, że w pewnym momencie zaczyna interpretować twórczość, która jest mu bliska, ale innych autorów, innych artystów. Tak się na przykład stało, no powiedzmy, nie wiem, Osiecka, prawda? Mm-hmm. Która jest interpretowana przez szereg, tak? Na przykład Nosowska, Kasia też. Nosowska, prawda? Która zrobiła Osiecką. Tak samo na przykład zespół, tak, ale zespół Raz, Dwa, Trzy, w pewnym momencie też Osiecka, też Młynarski, prawda? I my też byliśmy w takim już podobnym, już wydawało nam się, że jesteśmy dojrzali, mamy już nasze trzy płyty, no więc zmierzmy się. No i udało się. I wzięliśmy od razu twórcę, prawda? Zespół, twórcę, czyli Marka Grechutę, na którego... No, porywać się było wielkim ryzykiem. Odradzano nam to, ale po prostu zrobiliśmy swoje. Ale to jest swoje. Ta determinacja i to też jest chyba to przeczucie, nie? Jak ktoś do nas tak mówi, że jest taki moment, to nawet jeżeli słyszymy, że nie, to i tak wiem, że nam się uda. To był ogromny sukces, ogromny sukces. Ogromny. Tych koncertów było ponad 200, więcej chyba, po całej Polsce, tak. I nie tylko po Polsce. Tak, mało tego, tam była też współpraca z wieloma nazwiskami show biznesu, tak, prawda?
Wojciech Waglewski był producentem tej płyty. Przewinęło się, to znaczy stworzyliśmy coś takiego, znaczy to nie było naszym zamiarem, tylko ten sama projekt wyszło. Grechuta tak ewoluował w ten sposób, że myśleliśmy o różnych osobach i proponowaliśmy im udział, mhm. różnych artystach. I proponowaliśmy udział i nikt nie odmówił. No właśnie, to jest takim cudem, powiedziałabym, bo tych nazwisk było bardzo dużo i one z różnej... Martyna Jakubowicz. Tak, z różnej sceny, ale również Antonina Krzysztań. Antonina Krzysztań, zgadza się. Małgorzata Ostrowska. Małgorzata Ostrowska, Maciej Balcar. No i osoba, która była szczególnie taka bliska, i to był Marek Jackowski, mhm. świętej pamięci już. Czyli członek zespołu Anawa, nagrywał też płytę Korowód, mhm. później Osjan, no i oczywiście to, z czego słynie najbardziej, czyli założyciel zespołu i lider zespołu Manam, mhm. Kompozytor wspaniały. I Marek Jackowski, jemu się marzyło coś takiego, że on chciał stworzyć taki front artystów, mhm. tylko że w Krakowie. Ale też w piwnicy pod baranami grać. Tak, ale jeszcze z dawnych lat. On chciał coś takiego zrobić, taki front artystów. I jemu się to jakoś za bardzo nie udało, ale było to ciągle jego marzeniem. I kiedy dołączył właśnie do tej naszej grupy, otworzył się i właśnie opowiedział nam o tym i powiedział, że to była właśnie, znaczy, że to jest, w tamtym czasie mówił, że to jest jego niesamowita przygoda i że on na to tak naprawdę czekał bardzo długo. No i odszedł, czyli zagraliśmy razem 50 koncertów i zagrał ostatni koncert w życiu z nami, Marek Jackowski, i to było dosłownie bodajże tydzień czasu, tak. Mieliśmy już umówiony koncert w piwnicy pod baranami. Marek czekał, żeby wrócić do piwnicy, prawda, i zagrać. No i niestety, atak serca i na tydzień przed po prostu zawinął się, odszedł do lepszego świata. Pozostawiając po sobie wiele wspaniałych i cudownych, nieśmiertelnych rzeczy. Tylko powiem, że Marek Jackowski dla nas. Dla was specjalnie. Skomponował dwie kompozycje, mhm. prawda? Gdzie jedna jest tutaj to na jest tej płycie. Tak, na płycie w związku z tobą. Tutaj jest utwór Małe kina. Marek Jackowski uwielbiał Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Był jego ulubionym poetą. Konstanty i również powiedział, żebyśmy nagrali tę piosenkę właśnie z tekstem Małe kina. No i tak zrobiliśmy. Tak. A jedna piosenka jeszcze czeka w szufladzie. Na swój czas. I kiedyś się pojawi. No właśnie, dlatego tak poruszyliśmy taki wątek, ja nie wiem czy smutny, no życiowy. Jesteśmy wędrowcami. Życiowy, tak. Jesteśmy wędrowcami, pojawiamy się tutaj. Na chwilę nasze światło świeci większym albo mniejszym blaskiem, myślę, że wasze i jego wielkim blaskiem, ale jak już zaczęliśmy mówić o takich rzeczach, powiedziałabym, nieodwracalnych i trudnych, to chciałabym przejść teraz od tego projektu Grechuty do projektu Koena, bo przecież tak. Te teksty, te utwory, one też są bardzo głębokie, nie są proste, mówią bardzo dużo o życiu, czasami o trudach tego życia, właśnie o nieodwracalnych sytuacjach. 4 lata zdradziłeś mi, pracowaliście nad tą płytą? Podejrzewam, że 4 lata, około bo 4 nie lat. Policzyłem długo. Tego dokładnie, ale bardzo długo. Długo. Mhm. Nigdy tak nie pracowaliśmy nad płytą, tak właśnie długo, jak lata, nad tą Państwo, płytą. Co tutaj się będzie działo, co tutaj się dzieje nieprawdopodobnego. Mam nadzieję, że to jest piękna płyta po prostu. Mhm. Mam nadzieję, bo to nie ode mnie już ocena zależy. Tak, ale koncertujecie z tą płytą. Zaczęliśmy. I w ogóle jeszcze macie swoje też autorskie koncerty. No dobrze, rozmawia się cudownie i pięknie. Ja jestem przekonana, że macie ja tyle przeżyć. Jeszcze tylko powiem, tak? Że właśnie projekt Koen, czyli jak zawsze, tak, muzyka to jest nasza interpretacja, która jest no, daleka od oryginału. Dlatego, że jest to, wydaje mi się, ciągle brzmienie zespołu Plato. Czyli zrobiliśmy to po swojemu.
Natomiast jeżeli chodzi o teksty, to przekład Romana Kołakowskiego, no i czyli zupełnie nowe, prawda, zupełnie nowy przekład. Jedna tylko piosenka jest tutaj w przekładzie Macieja Zębatego, resztę utworów to Roman Kołakowski, tak, to przełożył, więc również jest nowa jakość i dla fanów Coena, myślę, gratka, prawda? Jak te teksty, prawda, co tam Roman Kołakowski, jak on to ja wszystko już jestem pięknie ciekawa, zinterpretował. Gratką, wiesz, Marcinie, jest rozmowa z tobą i czasami i wzajemnie. Pojawia się taka chwila, że człowiek chce wrócić do domu już, że tak powiem, pójść jakąś muzykę posłuchać i to jest ten moment, gdzie rzeczywiście ja mam ciarki, bardzo bym chciała bliżej zapoznać się z tą płytą. No dobrze, a teraz powiedz na zakończenie jeszcze, gdzie w najbliższym momencie będzie można zobaczyć was? Koncertujemy cały czas, tak. Czyli zapraszamy na nasz Facebook, na stronę internetową, bardzo łatwo znaleźć jest w internecie, prawda, wystarczy wpisać hasło Plato, tak. Plato. Niestety, tak, zawsze gdzieś tam jakaś literka się omsknie, jeżeli chodzi, tak, nie jest to łatwa nazwa, ale proszę, żeby się Państwo starali. Gdzieś na pewno znajdziecie nas na pewno w internecie. Ale najbliżej powiem. A najbliżej. Już mówiłam, że zespół obchodzi 20-lecie, ale założony został najbliżej, w Wołominie. Tak, a najbliżej gramy właśnie w Wołominie, w Fabryczce 8 bieżącego miesiąca, czyli w sobotę. Zapraszamy serdecznie. W najbliższą będzie też połączenie chyba sobotę z wystawą malarstwa wspaniałą. Tak. I zapraszamy na nasz taki koncert. Będzie to koncert akustyczny. Będą piosenki przekrojowe, będą również z najnowszej płyty, czyli projekt Coen. No i cóż, będzie można też tę płytę po koncercie zdobyć. Już jeszcze nie ma w Empikach, a szanowni Państwo, świeże bułeczki, całkiem gorące jeszcze. Zapraszamy serdecznie na ten koncert i w ogóle na spotkanie z zespołem Plateau, gdziekolwiek on się znajduje, a moim gościem jest Marcin Lizak, 1/3 zespołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie. Bardzo. Dziękuję. Jeśli chcesz, kochanka, perwersyjnym samcem mogę być. A jeśli pragniesz błazna, własną twarz za maską mogę skryć. Jeśli chcesz partnera, będę nim. Mogę być ofiarnym kozłem twym. No, proszę mów, jestem twój. Jeśli chcesz pięściarza, to każdemu mogę w mordę dać. Jeśli chcesz lekarza, ciało twe prześwietlę wzrokiem sam. Mogę na manowce z tobą iść, albo kwaśne wino w bramie pić. No, proszę mów, jestem twój. Gdy księżyc jasny zbyt, a łańcuch krótki zbyt, zaczyna bestia śnić, dookoła cisza cisz. I krzyczy każda twa myśl, na obronę swą nie masz nic. Gdy nie spełnisz, bracie, swej pani snów, nie odzyskasz jej łaski już. Wyrzuci cię za drzwi, choćbyś miał w zębach smycz, choćby skomnił i wył w kagańcu wiele dni i nocy, choćbyś wbił pazury w twardy domu próg. Jestem twój.
być szoferem nocnym, jeśli w ciemność zechcesz gnać, albo sutenerem, jeśli postanowisz na byle rogu stać. Mogę ojcem twego dziecka być, życie zmienić we wakacyjnym, mogę flirt, no proszę mu.